Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Kuchnia z Holiday Camping Resort w Łazach. Nazywam się Paweł Romankiewicz i postaram się dzisiaj dla Państwa zrobić dwie potrawy z kuchni nowoczesnej z elementami molekularnej. Na początek zrobimy prostą przekąskę. Będzie to łosoś podany na grzance i w tym celu weźmiemy sobie chlebek razowy, wycinamy małe kółeczko, nagrzewamy patelnię. Jest to prosta przekąska, ale podana troszeczkę w inny sposób. Na patelnię wylewamy troszeczkę oliwy z oliwek. Patelnia oczywiście wcześniej wygrzana. Przygotowujemy sobie łososia wędzonego. Do tego będziemy potrzebowali parę listków mięty, cukinię, cukinię możemy wcześniej posolimy, aby pozbyć się goryczki, obsmażamy razem z grzaneczką, troszeczkę oregano na cukinię. Całość podsmażamy. W tym czasie możemy sobie przygotować talerz pod naszego łososia, czyli troszeczkę miksu sałat. Rukoli. Oczywiście zaraz pilnując, żeby nam się nie spaliło. Jest to prosta przekąska, ale pokażę, jak można ją podać w inny sposób. Masełka troszkę, aby nadać aksamitności i pomidorki koktajlowe. Dosłownie dwa. Naszą grzankę nakładamy na sałatę, na sałatę cukinię, lekko przysmażoną. Pomidorki koktajlowe leciutko przyprawiamy białym pieprzem, solą. I również układamy na cukinię. Myślę, że tutaj trzy wystarczą. Następnie wędzonego łososia. Ułożę w takie różyczki. Do tego przydałby się jakiś sosik. Zrobimy do tego taki szybki winegrecik. Przesiekamy lekko bazylię, odrobinę koperku. Lekko, nie za mocno, tylko żeby wydobyć aromat ze świeżych ziół. Do tego oliwa z oliwek. Szczypta soli, szczypta pieprzu. I mamy szybki dressing. Do tego troszeczkę octu balsamicznego. Parę kropel. Skrapiamy całość łososia
i praktycznie nasza przekąska jest gotowa, ale aby nie było za prosto, jeszcze element mały dekoracyjny, aby nie było za prosto, zaromatyzujemy całego naszego łososia, aby jeszcze wydobyć lepszy smak, kawą ziarnistą. Lekko ją przesiekamy, aby wydobyć piękny aromat. Do wędzarki dodajemy trociny z suszonych pędów bambusa. Do tego dodajemy odrobinę kawy. I całość aromatyzujemy. I teraz im dłużej przytrzymamy w dymie, tym lepszy uzyskamy aromat łososia. On teraz w tym momencie sobie przechodzi smakiem, zapachem kawy świeżo palonej i w ten sposób podajemy. Druga potrawa, również szybka, będzie to filet z kurczaka w sosie takim lekko brzoskwiniowym. Dodamy go z gorgonzolą, ze szpinakiem. Lekko rozgrzewamy patelnię, oliwa z oliwek, tym razem troszkę więcej. Masełko, rozcinamy filet, starając się nie rozklepywać, aby nie niszcząc włókien, przyprawiamy solą, estragonem i białym pieprzem. Odrobinę parmezanu do środka. I gorgonzolę. Może jeszcze damy do środka. Mieszamy gaz. Damy jeszcze listka mięty, aby całość nam ładnie pachniała. I przesiekany szpinak. Z zewnątrz również troszeczkę soli. I tak przyrządzonego naszego fileta obsmażamy około 3 minut z każdej strony. Po 3-4 minutach nasz filet już jest usmażony. Podlewamy troszeczkę białym winem, aby zebrać wszystkie smaki, które się na patelni zebrały. Leciutko go jeszcze dusimy. W tym momencie dodajemy odrobinę gorgonzoli. Szczypta soli. Redukujemy nasze wino. Powstaje fajny serowy sosik. Zalewamy śmietaną 34%. Dosłownie zagotowujemy. W tym czasie przygotujemy sobie talerz. Na talerz nakładamy odrobinę sałaty. Sosik nam się ładnie redukuje. Możemy odrobinkę pieprzu, oregano. Tak
taki troszeczkę styl włoski. Do momentu dusimy jeszcze jakąś minutkę, aż nam się cały ser roztopi. I pod koniec dodajemy brzoskwinię, taką większą kosteczkę. Nie za wcześnie, aby się nam nie rozpadło, tylko nadało fajny smak całości potrawy. Tak przyrządzonego fileta zdejmujemy na deskę. Przekrajamy na ukos. I wkładamy jeszcze na chwilkę do sosu, aby nam doszedł. Takiego fileta bardzo fajnie jest podać z malutkimi gnocchi lub ryżem basmati. Nawet kaszą z naszymi ziemniakami również bardzo fajnie smakuje. Powstaje nam taki fajny sos serowo-brzoskwiniowy z dodatkiem szpinaku. I ok, filet nasz już jest gotowy. Wykładamy na talerz. Polewamy sosem. I teraz Włosi by to zrobili w ten sposób, że polaliby to oliwą truflową. Ale ja chciałem zademonstrować Państwu troszeczkę inaczej, jak można podać oliwę truflową. Więc do naczynia wlewamy ciekły azot. Dodajemy oliwę truflową. Posypujemy nasze danie. Oliwa w tym momencie się rozpuszcza, daje nam aromat pięknego grzybowego posmaku. Życzę smacznego. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Tak przyrządzone potrawy, mam nadzieję, że będą Państwo smakować. Dziękuję i zapraszam na następny odcinek.